Witam Was. Mały spacerek z psiakami, bo się ostatnio dopytywaliście, jak tam psiaki. Także jak widzicie, mały rośnie jak szalony. Już jest prawie, że połowa dużego. Także idziemy sobie pospacerować. Ogród też już tu szaleje. Już powoli wszystko zarasta. Patrzcie, jaki busz się zaczyna tutaj robić. Wszystko już zielone, piękne, zarośnięte wokół. Już wszystko zaczyna kwitnąć. Porzeczki już kwitną. O, wszystko już rośnie pięknie. Róże nam strasznie tutaj wyrosły. Patrzcie, jakie ogromne są. Większe są ode mnie. Że róże naprawdę się rozrosły niesamowicie. Borówki też już kwitną, jagody kamczackie kwitną, bzy kwitną, wszystko kwitnie. Wszystko pięknie. Na szczęście mróz niczego na razie nie zepsuł. A tu było tak leciutko, że lekko pomroziło porzeczki. Ale na szczęście wszystko jest ok. Nic nie umroziło. Bzy kwitną. Przepięknie. Tutaj fioletowy. Tam taki troszkę przełamany fiolet. Tam dalej jeszcze białe kwitną. Podejdziemy sobie. Że w końcu znowu cieplutko. Już dojść tej zimy starczy na razie. O, patrzcie, jak pięknie kwitną. Bielutkie. Jeszcze wiadomo, to wszystko jeszcze młode, nie? Jeszcze wszystko musi rosnąć. Ale o, i taki widok w ogrodzie. Wszystko ładnie, pięknie rośnie. Z roku na rok coraz większe wszystko. Psy jak zawsze mają radochę się trochę wybiegać, wyszaleć. Takie szybkie są, że nawet ich ciężko złapać na tej kamerze, powiem wam szczerze. Raz jest, zaraz ich nie ma. Pełne energii. Tylko biegać, szaleć. Dokładnie. Ptaszki ładnie śpiewają. Zaczynają tak przeważnie, jak idę spać, tak gdzieś trzecia, czwarta. To już zaczynają śpiewać. Wtedy się kładę, to tak zaczynają śpiewać mi do snu. I tak się śpiewają. Dobrze. Można sobie usiąść. Można się zrelaksować. Tutaj. A psiaki niech się pobiegają. Troszeczkę, jeszcze troszkę słońca jest. Trzeba korzystać, póki ono jest. Opalać się. Witaminę D3 tankować, żeby było wszystko super i pięknie. Bo tego słońca jakoś tak ostatnio bardzo słabo z tym słońcem. Także póki ono jest, to korzystajcie, wychodźcie, nie bójcie się i po prostu tankujcie witaminę D3, póki macie ją tutaj teraz za darmo. Szalone psiaki. Ona zawsze tam idzie pod trampolinę, idzie się położyć. Jak ja tutaj coś robię, czy się idę położyć na trampolinie, żeby się poopalać, to one wchodzą pod spód i tam siedzą sobie, tam leżą w cieniu, bo to przeważnie słońce wtedy mocno piecze, że one pode mną leżą, a ja u góry i łapię słońce. Thank you.
Już patyka znalazłeś? Tak? Patyka znalazłeś? Rzuci ci patyka? Taki słaby ten patyk. No to... tak daleko nie poleciał. Uwielbię, jak się patyka rzuca. To najlepszy sport dla niej. Żeby móc biegać za nim i go szukać. Ziół też mamy sporo. O, mniszka jesz. Mały mniszka se nawet zagryza. No widzicie, zwierzęta wiedzą co dobre. Nawet mniszka zje. Podagrycznik też bardzo często chapią. Lubią. Także no. Psy dobrze wiedzą co trzeba, nie? Ja mówię, nie nadążę ich łapać tym telefonem. Takie szybkie są. Poszukamy ci dobrego patyka, co? Jak? Znajdziemy dobrego patyczka? Będziemy rzucać lepszym patyczkiem. Tu gdzieś są patyczki. Jest teraz mały patyczek, taki lepszy. Teraz będzie rundka z patyczkiem. Tam i z powrotem. O! I już jest patyczek, tak? Przyniosłeś z powrotem. Rzucamy jeszcze raz. Rzucamy jeszcze raz. Uwielbia to z tym, jak się patyka rzuci. To uwielbia to po prostu. Żeby jego rzucać. Erys. Ej, za szybko, jeszcze go tu mam, hej. Ostatnio byliśmy się przejść w lesie i leżała taka ogromna kłoda, taka duża drewna, a ona myślała, że to patyk i tą kłodę ledwie tymi zębami dała radę ją podnieść i targała ją po prostu tutaj, aż pod sam dom. Cały czas, całą drogę, ale naprawdę taka potężna kłoda, nie taki mały patyczek czy coś, tylko naprawdę takie duże, o. Coś takiego jak tam, taka cała kłoda, tak, taka długa, dosłownie, już złapała na samym czubku zębami, to chyba nawet ta jest, tak, to jest ta, bo jeszcze ona jest końcówka obgryziona, o tej, to ta tutaj, o co leży, ta, całą tą kłodę ciągła, tutaj, tak, w całości, taka długa jak ona jest, ciągła to do domu, tu złapała, przy tym i tak po boku se to trzymała w zębach i targała to aż do domu, nie chciała oddać. Takiego patola przytaszczyła, nie? Takiego patolaś przytaszczyła. O, mały ci gwizdnął patyczka. No ona go wzięła, ty go szukasz, a tu nie ma. Nie ma, ona go zabrała. Ta, zabrała ci. A, tu jest patyk. Udane są. Zawsze z nimi kupa śmiechu. Ście udane ście są. Także moi drodzy, tak to wygląda. Mamy w końcu wiosnę. Naprawdę wszystko pięknie rośnie. Wszystko zarasta. Także no. Macie krótki update, jak tam psiaki wyglądają, jak rosną. Także widzicie, no, rośnie, rośnie, coraz większy. Także za niedługo już będzie taki duży, jak i tamten, nie? Jest też taki duży. Tak, rośniesz szybko, szybko rośniesz. Patyk zostanie teraz przerobiony na trociny i tyle z tego będzie. Dobra. To by było tyle na dziś. Pozdrawiamy was. Pozdrawiamy was. Także pozdrawiamy was. Trzymajcie się. Hej. Tutaj z zielonego ogrodu. Ty też, tak? Też jeszcze chcesz się przyjść pożegnać? Z widzami, tak?
Dobra, no to trzymajcie się. Udanego dzionka wam życzymy. Hej.